Znaję Marcin Malczyński po swojej części konferencji. Pierwsze pytanie tak bardzo spokojnie. Ja rozmawiałem z Adbusterem przed konferencją. Bardzo szanował swoje osiągnięcia sportowe. Mówiłem też o purpurowym pasie. On wspomniał, że bardzo szanuje. Poddawał purpurowe pasy. On wspominał o tym, że poddawał na treningach. Aczkolwiek ma duży do ciebie szacunek. No i na konferencji też bardzo spokojnie pomiędzy wami. Nie było spięcia. Tak, witam was bardzo serdecznie. Tak, jakby ta walka nie jest z okazji jakiejś dramy, czy jakby jakiejś tam wojny, nieporozumienia. Przepraszam, bo tak mam patrzeć na ciebie, czy w kamerę. Dobrze, to będę na ciebie, bo tak nie wypada nie zapytać. Aczkolwiek no jest to takie typowo sportowe wyzwanie dla mnie. Z racji tego, że Marek gdzieś tam jest podobnych wymiarów, podobny, ma zasięg ramion, też się wywodzi z jiu-jitsu, więc pomyślałem sobie, że to będzie fajne sprawdzenie się, jeżeli chodzi o MMA, o fame MMA, bo dostałem propozycję już dawno, aczkolwiek no, ja wtedy ważyłem 115 kg i stwierdziłem, że okej, na razie nie ma co pajacować, bo mógłbym wyjść, wziąć pieniądze i iść do domu, tak by nie pokazać nic, ale wolałem jakby doprowadzić się do stanu używalności i ze 115 kg zjechać do tej wagi średniej, do której jakby jestem przyzwyczajony. No i udało się i w końcu jestem i jakby też szanuję bardzo Marka. Zawsze to powtarzam, że jakby pod względem sportowym, bo my się nie znamy na tyle, żeby mówił o nim jako o człowieku. Kiedy ileś tam razy rozmawialiśmy, ale też nie były jakieś takie przyjacielskie rozmowy. Aczkolwiek szacunek dla Marka się należy, chociażby pod względem sportowym, że reprezentuje tą samą dyscyplinę i wiem, jak na przykład ciężko jest ją trenować, żeby być nie dobry. Czy to będzie najbardziej profesjonalna walka na całej karcie w MMA? Albo nawet w historii, bo... To... Nie wiem. Nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że walka Hasana z Wilburem była bardziej jakby profesjonalna, sportowa, bo oni gdzieś tam też mają jakby duże doświadczenie. Hasan tam był chyba przedstawicielem, tak, na karate. W kadrze polskiej był, z tego co pamiętam. Wilbur jakieś tam sukcesy w Almie, więc mi się wydaje, że tak najświeżej to było, nie? Najświeższe chłopaki mieli doświadczenia, więc oni byli najbardziej sportową walką. Teraz też zresztą Hasan będzie się był z jakimś bokserem. No mówię tutaj dwóch emerytów już bardziej. Dwóch emerytów sportowych i tak to nazwijmy. Co mówią twoi trenerzy Grzegorz Szulakowski, bo nie też nim przygotowujesz się, co mówi o rywalu, bo jak mówię o rywalach innych zawodników, to tak ciężko się przygotować, no bo i samo jak się przygotować na Rafoniksa, no trudno, to nie jest... Tak samo twój brat z Olejnikiem, no Olejnik w ogóle nie walczył, więc nie wiadomo nic o nim. Ale o Adbusterze już troszeczkę wiemy. Czy trener analizuje jego walki na Almie? Ma też walkę z Ozdobą. Jak to wygląda u was? No my mamy przeanalizowane to, co było dostępne w internecie. Mamy te walki z jiu-jitsu, te walki z MMA. Wiem, że Marek może nie będzie tego oglądał, ale lubi walczyć bezpiecznie z pleców w jiu-jitsu, w kimonach. A ja też tak walczyłem na początku, bo jakby ludzie, którzy zaczynają albo trenują i walczą pasywnie, dość bezpiecznie, walczą tak jak Marek, wiadomo, niektórzy walczą jakimiś tam delarivami, pajęczą gardą i tak dalej, to takie bardziej jiu-jitsu słownictwo, i walczą agresywnie. Aczkolwiek no, przeanalizowaliśmy jego styl w parterze, w MMA też, ale tu nie będę mówił, bo my się bijemy w MMA, nie w parterze, więc obojętnie mogłem wspomnieć. Ale tak, jest przeanalizowane to, co było, wnioski jakieś wyciągnięte i to, co było do zauważenia, to Grzesiek zauważył. I pracujemy planem, mamy kilka planów, zobaczymy, może któryś wyjdzie. Mój brat, Dawid, jeden z najbardziej sportowych zawodników na w ogóle w grupie, w całej stajni Fame MMA. Po co twojemu bratu walka z Olejnikiem? No tak, powiem tak, no dwa razy jakby Dawid był na pozycji Olejnika, jakby Adrian Polak, gdzie miał walkę już jakby jedną z Magikalem bodajże, tak? Poza tym mam podobno trenował boks kilka lat, czy coś. Wyszedł skazany na porażkę teoretycznie, ale wygrał, dał radę. Ferrari niby też łamał czaszki, trenował, coś tam zabijał ludzi. Wyszedł, no i wygrał. I tak jakby teraz Olejnik jest w takiej sytuacji. No ja nie mówię, że Olejnik wygra, aczkolwiek nigdy nie można jakby skazywać kogoś na tego. Poza tym Fame MMA to powinny być realne konflikty. Myślę, że to jest dość realny konflikt. I no Tomek jest, jakby Olejnik jest dość medialny, jest znany z kanału Kruszwila. Więc no jak najbardziej na miejscu walka. Myślę, że następna będzie już z trudniejszym przeciwnikiem. Jakby mamy jakieś plany na rywala. Nie będę wspominał na razie, bo Dawid musi wygrać walkę, bo to jest tak, że
Wiadomo, nie? Jak to bywa. Aczkolwiek są plany na jakiegoś ambitniejszego przeciwnika. Na razie skupiamy się na tej walce. No, jak najbardziej mi się wydaje, że okej, wiadomo, dużo ludzi pisało tak jak ty. Jak ty teraz mówisz, że no, dlaczego to jest krok w tył i tak dalej. No mówię, to jest fame MMA, to jakby realne konflikty youtuberów rozwiązuje się w ten sposób i tyle. Trzecia część konferencji, bonus BGC, Marcin Najman. No arcyciekawa karta, nawet Don Cassio powiedział, że jest mu smutno, że nie ma go w tym zestawieniu, bo naprawdę ciekawa. Jak ocenisz tą walkę boksera Najmana, no można go nazwać bokserem kontra bonus BGC? Tak, jakby mistrz WKU, tak? Aha, dobra, no ja nawet nie wiem, ale powiem tak, szczerze, no Marcin Najman wybrał sobie taką drogę życia, jaką wybrał, bawi ludzi w ten sposób, jaki bawi, nie mnie to oceniać, aczkolwiek jestem całym sercem za bonusem. Mam nadzieję, że jak bonus wjedzie w nogi obali, to wygra tą walkę. Tego mu życzę. Bardzo serdecznie do Najmana nic nie mam. Do pana Marcina, ale też Storena. Najmana nic nie mam. Aczkolwiek no, jestem sercem za bonusem, bo bonus to jest taka pozytywna mordka, że ciężko go nie lubić. I pozdro bonus. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. Super, dziękuję ci bardzo.